Sponsorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W połowie lutego w Lubinie w Centrum Kultury Muza odbył się Dolnośląski Konwent Samorządowców pod nazwą Pociąg do Przyszłości. Organizatorami tego wydarzenia byli prezydent Lubina Robert Raczyński i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Spotkanie poświęcono rozmowie o przyszłości naszego regionu w kontekście rozwoju kolei i centrów przesiadkowych. Spotykają się samorządowcy, ale również eksperci, jeżeli chodzi o kolej, bo o tym gro czasu będziemy mówić. Jest to niezwykle ważny problem, bo o rozwoju poszczególnych obszarów, nawet tych małych, ale tych dużych również, decyduje dostępność transportowa. Dostępność transportowa to nie tylko szlaki drogowe, ale również szlaki kolejowe. Chodzi o to, żeby i usługi, towary, ludzie przemieszczali się w sposób szybki i bezpieczny. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców Dolnego Śląska. Chodzi nam o to, żeby pomiędzy dużymi ośrodkami, dawnymi stolicami województw czas przemieszczania się był około godziny. My musimy rozmawiać, dlatego że okres polegający czas, który był poświęcony dotychczas, czyli budowanie infrastruktury wewnętrznej, czyli tak naprawdę izolującej między gminami, się skończył. W tej chwili, kiedy chcemy się rozwijać, to tak naprawdę musimy przejść do projektów infrastruktury wykraczającej gminy i powiaty, czyli musimy współdziałać. Nie współdziałać tylko jako sąsiedzi, gmina z gminą, tak naprawdę tylko musimy współdziałać w dużych projektach, czyli łączących kilkadziesiąt gmin w jednym na przykład pakiecie związanym z koleją. Będzie dużo taniej, po pierwsze, po drugie to jest taka konieczność, dlatego że budowanie infrastruktury takiej wodociągowo-kanalizacyjno-ściekowej, drogowej się po prostu kończy. Ten etap według mnie jest finalizowany prawie że w każdej gminie, w związku z czym czeka nas okres, wydaje mi się, boomu komunikacyjnego pomiędzy gminami. To zresztą widzimy, co się dzieje, co robi Trójka tak naprawdę. I liczymy na to, że to samo się stanie z koleją, że koleja po prostu przyspieszy możliwości zmiany pracy, miejsca zamieszkania, korzystania z różnych ośrodków kultury, sportowych, przemieszczania się swobodnego. Informacja o tym, że podjęliśmy uchwały o przejęciu kolejnych linii kolejowych od PKP PLK oraz próbie ich modernizacji, to jest informacja już publicznie znana, dlatego że poprzez media, poprzez Państwa ta informacja się rozeszła. Samorządowcy już o niej wiedzą i chcą więcej na ten temat informacji się dowiedzieć. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Ale nie znam na pamięć wszystkich linii kolejowych, które przejmujemy. Jest ich kilkadziesiąt. Natomiast tak, one są zogniskowane na terenie Dolnego Śląska. Więc mamy nadzieję pozyskać, tak jak to jest umówione w umowie kolekcyjnej, pieniądze z funduszu kolejowego, zmodernizować je i w najbliższych 3-4 latach oddać do użytku. Na miejscu obecni byli nasi lokalni samorządowcy. Śląską Porębę najbardziej interesują sprawy komunikacyjne, czyli i to dzisiaj, i w niedalekiej przyszłości. Myślę o Polanie Jakuszyckiej, czyli komunikacja dojazdowa na Polanę Jakuszycką, kolejowa. My, Sławkowice, od wielu lat zabiegały o to, aby reaktywować linię kolejową, która prowadzi do Karpacza. No i oczekuję, że dzisiaj padną w końcu deklaracje, czy ta kolej będzie reaktywowana, czy nie. Czy to połączenie z Jeleniej Góry do Karpacza przez Mysłakowice, znajdą się pieniądze na jego remont i uruchomienie, czy jednak będzie trzeba o tym pomyśle zapomnieć. Ja osobiście najbardziej interesuję się kwestiami społecznymi oraz kwestiami związanymi z infrastrukturą, bo bez infrastruktury, bez rozwoju sieci połączeń, dróg kolejowych, autostrad nie ma rozwoju. To szczególnie widać w tej części naszego regionu sudeckiego. Pierwszy dzień konwentu podzielony został na dwa panele. Oprócz wspomnianej kolei poruszono także temat stowarzyszenia samorządne jako formy promocji idei samorządności. W
Chcieliśmy powiedzieć o działaniach tego stowarzyszenia, zaprosić pozostałe samorządy do tego, żeby uczestniczyły i zgłosiły się jako potencjalni przyszli członkowie. Powiemy o korzyściach, które według nas to stowarzyszenie i atutach tego stowarzyszenia posiada. Ogólnie pomysł zrodził się w dyskusjach pomiędzy samorządowcami, mogę powiedzieć ojcami założycielami tego stowarzyszenia, jako obrona w pewnym sensie, która dotyczyła zabieraniu samorządom kompetencji poprzez działania rządowe. W trakcie konwentu samorządowcy wielokrotnie podkreślali, że w jedności siła. Ich zdaniem tylko w ten sposób Dolny Śląsk ma szansę utrzymać wysokie tempo rozwoju. Uważam właśnie, że to jest taki antidotum na te sytuacje, na te zjawiska, o których pan redaktor powiedział. Myślę, że to nic nie ma w tym złego, a tylko jest to budujące, że samorządowcy w różnych tematach chcą się spotykać, chcą rozwiązywać problemy tak komunikacyjne, jak i infrastrukturalne na terenie Dolnego Śląska. I jeszcze w mojej ocenie nikomu nie zaszkodziło. Zaszkodziła rozmowa. Na pewno jest to potrzebne, szczególnie, że mamy nową kadencję, mamy nowy zarząd województwa dolnośląskiego, marszałek pozostał ten sam, ale cały zarząd się zmienił, więc też warto poznać tych nowych członków zarządu, wicemarszałków, no bo wiadomo, czeka nas 5 lat wspólnej pracy, wspólnej budowy dla dobra całego województwa, a my dla dobra naszych gmin. Jelenia Góra musi być wszędzie obecna, jesteśmy jednym z największych miast naszego regionu. Powinniśmy być wszędzie reprezentowani, powinniśmy brać udział w różnych spotkaniach, naradach, czy takim kongresie samorządowym, jakiś ma miejsce. To jest forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami i to jest miejsce, gdzie możemy się wspólnie spotkać, porozmawiać, przedyskutować nasze problemy i szukać rozwiązań. Po to są też kongresy, do tego też jesteśmy jako bezpartyjni samorządowcy, żeby skupiać jak największą grupę samorządów, żeby przeciwdziałać recentralizacji państwa, żeby samorządy mówiły jednym głosem, w miarę jednym głosem. Ja mam pełną świadomość tego, że również przynależność partyjna powoduje to, że nawet jak są przekonani, to za głośno o tym nie mogą mówić. Natomiast jeżeli jesteśmy w grupie, mamy naprawdę dużą siłę i po prostu każdy rząd musi słuchać samorządów. My nie chcemy rzeczy niemożliwych. My chcemy i dbamy o to, żeby te nasze małe ojczyzny rozwijały się jak najlepiej dla dobra mieszkańców. Drugiego dnia konwentu odbył się panel pod nazwą Monitoring Miejski drugiej generacji. Sponsorem programu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.